Hej, 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 ja już witam bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj Tomek aka Stilgar. Cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na wideotestach. A w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać, jak na właśnie takich dyskach zewnętrznych, jakichkolwiek, można tak naprawdę przenosić nasze gry, aby móc je odpalić na każdym możliwym sprzęcie, bez konieczności ściągania tak naprawdę czegokolwiek. Tak więc nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Dzisiaj będę używał zewnętrznych dysków SSD od ADATY, czyli SD700 oraz SE730, ponieważ są to bardzo szybkie dyski i przegrywanie plików trwa tutaj dosłownie sekundę. Ale prawda jest taka, że również na zwykłych twardych dyskach zewnętrznych, czy też nawet na pendrive'ie możecie przechowywać wasze gry oraz prosto z takich dysków grać. Dopóki jest tak naprawdę tutaj USB 3.0, to nie powinno być z tym żadnego problemu. Tak więc zaczynajmy, a dzisiaj na przykładzie Steama pokażę wam, jak takie gry właśnie przegrywać tak, aby dobrze nam działały. Ale co również ważne, można to robić z innych platform. Chociażby takich jak Origin, tak więc jeśli macie jakieś oryginalne gry ściągnięte, to bez żadnego problemu możecie je zainstalować lub też przechowywać właśnie na takich dyskach i prosto z takich dysków grać na innych jednostkach. Zapraszam do oglądania. Tak więc zaczynam od tego, że nasz dysk musimy podłączyć do komputera, a resztę będziemy robić już tutaj. Tak więc na ekranie widzimy nasz dysk, jest to dysk G, ADATA SD700, dosyć sporo wolnego miejsca, mamy tutaj już ściągniętego Origina, ale dzisiaj pokażę wam na przykładzie Steama, jak to robić. Więc wchodzimy w naszego Steama, następnie klikamy Steam, ustawienia, wchodzimy w zakładkę pobieranie, klikamy foldery biblioteki gier i tutaj najczęściej świeci musimy dodać nasz folder biblioteki gier, czyli nasz dysk G. Klikamy sobie dysk G, musimy zrobić nowy folder pod Steama, klikamy OK, klikamy wybierz i mamy już tutaj nowy dysk, nowy folder pod gry z naszego Steama. I właśnie tutaj musimy nasze gry przegrać, bądź też możemy po prostu z naszego komputera właśnie na ten dysk już gry ściągać. Tak więc dzisiaj na podstawie dwóch gier pokażę wam, jak to działa. Są różne sposoby, aby przenosić nasze gry. Ja wam pokażę dwa takie najbardziej podstawowe. Zaczniemy od Wiedźmina. Wiedźmin, klikamy prawy, klikamy właściwości, klikamy pliki lokalne, a następnie przenieś folder instalacyjny. Następnie wybieramy nasz dysk, który tutaj dodaliśmy i wystarczy kliknąć przenieś folder. To troszeczkę potrwa, parę minut tak naprawdę, w zależności od prędkości waszego dysku, ale od razu po tym na naszym dysku zewnętrznym, na dysku G, już będziemy mieć zainstalowanego tak naprawdę Wiedźmina trzeciego, więc musimy chwilę poczekać. Jak sam widzicie, nasz Wiedźmin został przeniesiony, więc jest jeszcze drugi sposób, dosyć taki bardziej chałupniczy, aby to wszystko przenieść. Powiedzmy, że chcemy przenieść taką mafię. Klikamy prawy, właściwości, pliki lokalne, przeglądaj pliki lokalne, a następnie wchodzimy tutaj, czyli jak sam widzicie, w tą samą zakładkę, którą widzimy po prawej, Steam Library, Steam Apps Common i najczęściej świecie naszą mafię, klikamy prawy, kopiuj i tutaj wklejamy. Dzięki temu nasze pliki będą dostępne już tutaj na naszym dysku i najczęściej świecie będziemy mogli sobie je używać. Jak sami widzicie, na naszym dysku zewnętrznym mamy już i Mafię, i Wiedźmina. Jest jeszcze trzecia możliwość, mianowicie możemy też nasze gry po prostu zainstalować prosto ze Steama, ściągnąć, pobrać i oczywiście zainstalować na nasz dysk zewnętrzny. Wystarczy kliknąć, wybrać nasz dysk, kliknąć dalej i Steam po prostu będzie instalował grę prosto na zewnętrznym dysku. A my, kiedy mamy już nasze testowe gierki, idziemy, odłączamy nasz dysk, podłączymy go do innego komputera i zobaczymy, jak to wszystko zrobić, żeby to nam idealnie działało. Tak więc jesteśmy na naszym laptopie i teraz nasz dysk po prostu do niego podłączamy. Kiedy nasz dysk jest podłączony, ponownie wchodzimy tutaj na Steam, ustawienia, pobieranie, biblioteka folderów i następnie klikamy dodaj bibliotekę. Musimy tutaj wybrać nasz dysk, w tym przypadku nazwał się on E, klikamy na nasze Steam Library i klikamy Select. Następnie, jak sam widzicie, mam tutaj zainstalowaną jedną grę, jest tutaj już pokazane, ale mieliśmy tutaj zarówno Mafię, jak i Wiedźmina, więc zobaczmy teraz w bibliotece naszej gry, jakie gry się pokazały. Jak sam widzicie, nasz Wiedźmin jest już tutaj prosto zainstalowany, możemy kliknąć Play, ale naszej Mafii tutaj nie widać. To w takim przypadku, jak sam widzicie, Mafia jest szara, ale żaden problem. Klikamy Install i nasza Mafia, nasze pliki tak naprawdę są, więc wybieramy tutaj nasz dysk, który mamy, czyli na E, klikamy Next, klikamy potwierdź i czekamy. I następnie najczęściej świecie Steam wykryje pliki, które mamy na naszym dysku i nie będziemy musieli nic ściągać. Tak więc nasza mafia tutaj jest, tylko musi się po prostu zainstalować i pokazać Steamowi. I jak sami widzicie, nasza mafia się już pojawiła, no ale przetestujmy nasz komputer na Wiedźminie. Tak więc The Witcher, White Hunt, klikamy Play, klikamy I Agree. I najczęściej świecie musi się nam Steam przygotować do naszego pierwszego uruchomienia i nasza gra już za chwilę się włączy. I oto jest, gotowe, po jakichś 10 tak naprawdę sekundach. Jak sam widzicie, jest to bardzo fajna opcja, ponieważ nie musimy nic ściągać, wszystkie nasze pliki możemy mieć już prosto zainstalowane na naszym dysku i nasze gry najczęściej świecie wraz z save'ami, no bo jest to oczywiście Steam, możemy sobie grać. Tylko pamiętajmy o tym, żeby zmienić ustawienia, bo ustawienia zapisują się wraz z ostatnimi ustawieniami, a czasami może być to źle wyświetlane. Od razu lepiej. Klikamy kontynuuj i sobie chwilę pograjmy.
No i jak sami widzicie, wszystko wprost idealnie tak naprawdę działa. I wystarczyło dosłownie parę sekund, żeby Steam ogarnął, że są tutaj nasze pliki, albo że nasza gra jest już tutaj zainstalowana i można grać tak naprawdę co nam się spodoba. Jeśli ktokolwiek z Was myślałby i myślał, że byłyby tutaj jakiekolwiek spadki ze względu na to, iż jest to dysk na USB, to mogę Was zadziwić, ale takie dyski na USB 3.0 mają naprawdę dosyć naprawdę szybką prędkość odczytywania i zapisywania, więc tak naprawdę nie uświadczymy tutaj jakichkolwiek dropów. Nawet w przypadku takiej gry, jak chociażby wymagający Wiedźmin 3. Ale musimy pamiętać o jednym, jest to dysk na USB, więc kiedy ja zrobię coś takiego, to nasza gra może trochę ogłupieć. Sami widzicie, ścięła się. Już nie ma dysku i nie działa. Nie mogę nic kliknąć. O, a jak włożymy dysk jeszcze raz, to nam się pokaże, że Witcher przestał działać. I tyle. Ale działa to wszystko pięknie. Tak samo sprawa ma się z Originem. W przypadku Origina jest podobnie jak w Steamie. Musimy pokazać naszemu komputerowi, naszemu programowi, gdzie mamy zainstalowane nasze gry. Więc klikamy Origin, ustawienie aplikacji, następnie instalacje i zapisane gry. I tutaj położenie biblioteki gier musimy zmienić, aby pokazywało bibliotekę na naszym dysku zewnętrznym. Więc nasz dysk zewnętrzny to jest ADATA SD700. Klikamy Origin, wybierz folder i mamy. Tutaj właśnie teraz będą zainstalowane nasze gry. Więc wchodzimy w naszą bibliotekę gier, jesteśmy w naszej bibliotece i na moim dysku mam BFA1. Jak sami widzicie, jest tutaj ponownie opcja pobierz, ale żaden problem, pokazaliśmy gdzie są już nasze pliki, więc jeśli klikniemy pobierz, nasza gierka przez chwilę pomyśli, nasz Origin przez chwilę pomyśli i nagle się skapnie, że nasz BF1 jest już tak naprawdę dostępny na naszym dysku i nie będzie musiał tak naprawdę nic pobierać. No i po jakichś 2 minutach mamy już naszego BFA gotowy. Wystarczy kliknąć graj. No i się tak naprawdę zacząć dobrze bawić. Jak sami widzicie, bez żadnego problemu wszystko działa dosłownie tak, jak powinno i dosłownie tak samo, jakbyśmy grali ze zwykłego dysku, który znajduje się w naszym komputerze. No, zginąłem se. No, i jak sami widzicie, wszystko działa naprawdę dobrze. I wszystko działa z tego dysku. Jest to bardzo fajna opcja dla osób, które tak naprawdę nie mają miejsca na waszym dysku, a chciałyby mieć gdzieś zainstalowane... No nie wyszło mi. Nie o to chodziło. A chciałyby mieć gdzieś właśnie zainstalowane swoje gry. Tak więc jeśli macie mało miejsca, a macie jakiś dysk zewnętrzny, to bez żadnego problemu możecie go używać właśnie do tego, żeby swoje gry tam przechowywać, mieć zainstalowane i prosto z tego dysku grać. Bo, jak sami widzicie, działa to naprawdę przyjemnie. I nawet jeszcze po odpięciu dysku możemy pograć 2 sekundy. Dopiero potem się gra tak naprawdę ścina. No, dawaj. O, ścięła się. Dopiero teraz. Ale jak tam widzicie, wszystko pięknie i ładnie działa. Więc dyski zewnętrzne, naprawdę genialna sprawa. Tak więc moi drodzy, napiszcie śmiało w komentarzu, co o tym sądzicie. Co sądzicie również o dyskach zewnętrznych, czy też nawet o takich dyskach zewnętrznych SSD. Bardzo szybkie dyski i bardzo fajna sprawa, ale tak jak mówiłem, możecie to robić równie dobrze na pendrive. Dopóki macie USB 3.0, nie powinniście mieć żadnego problemu ze względu na prędkość zapisu odczytu danych rzeczy. Więc moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. A jeśli ktoś nie znał takiej właśnie formy przegrywania, grania w gry, no to myślę, że już poznał. Bardzo fajna opcja dla osób, które gdzieś często jeżdżą, nie mają często swojej jednostki, a chciałyby mieć mimo wszystko gdzieś swoją bibliotekę gier ze sobą. Ja się tymczasem z Wami żegnam, życzę miłego dnia. Pa, 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 pa.